Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Nowi senatorowie odebrali zaświadczenie o wyborze. Przysięgę złożą na pierwszym posiedzeniu parlamentu 12 listopada. Tymczasem już w przyszłym tygodniu mają zapaść decyzje co do utworzenia nowego rządu. Senatorowie 10. kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze. Pan Stanisław Karczewski. Przewodniczący PKW Wiesław Koźlewicz, który wręczał zaświadczenia, życzył senatorom, aby rzetelnie i sumiennie wykonywali obowiązki wobec narodu. Losy Senatu w Polsce były zawsze związane z ojczyzną wolną. Senat to miejsce do merytorycznych rozmów, dodaje senator elekt Krzysztof Kwiatkowski, który w wyborach startował jako kandydat niezależny, choć z cichym poparciem Koalicji Obywatelskiej. Żaden klub senacki nie ma ponad połowy składu Senatu, co to powoduje, że trzeba będzie rozmawiać, szukać kompromisów, szukać dobrych rozwiązań i na to właśnie w swojej pracy jako senator liczę. Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że mimo iż nie ma w Senacie samodzielnej większości, to uda się partii tę większość zdobyć. Ja jestem przekonany, że uda nam się stworzyć taką większość, żeby marszałek Stanisław Karczewski był marszałkiem Senatu 10. kadencji. Szansę wyboru na marszałka dostrzega sam Stanisław Karczewski. Nie będę mówił na ile, ale na ileś oceniam. Nadzieję na stworzenie większości wspólnie z senatorami PSL, SLD oraz niezrzeszonymi widzi Koalicja Obywatelska, która chce wskazać swego marszałka, mówi wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Wierzę oczywiście. Wierzę nie dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym, ale dlatego, że ich znam. Tymczasem już za tydzień powinna zapaść decyzja co do uformowania się nowego rządu. To, co jest konkretne i co jest pewne, to decyzje, które zapadły wczoraj na posiedzeniu klubu, czyli informacja o tym, że premierem rządu nadal będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Tego możemy być pewni. No i też jest zagwarantowane, to wynika z wcześniejszych porozumień, jakby kontynuacji tych wcześniejszych porozumień, współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości z partiami pana Gowina i pana Ziobry. Według medialnych doniesień może dojść do zmian na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Jacka Czaputowicza miałby zastąpić Krzysztof Szczerski, obecny szef gabinetu prezydenta. Pan minister Szczerski jest na pewno fachowcem wysokiej klasy, zarówno jeśli chodzi o jego dzisiejsze funkcjonowanie w kancelarii prezydenta, jak również o sprawy zagraniczne. Ale powtarzam, jeśli chodzi o skład rządu, to zostawmy to panu premierowi. Mówi zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Także Solidarna Polska, partia Zbigniewa Ziobry, według ustaleń medialnych ma objąć poza Ministerstwem Sprawiedliwości jeszcze jeden resort. Może to być Ministerstwo Cyfryzacji, Infrastruktury bądź Energii. Dodatkowy resort dla Solidarnej Polski ma związek z umocnieniem się pozycji partii Ziobry po wyborach, która wprowadziła do Sejmu 18 posłów. To bardzo prawdopodobny scenariusz, ocenia politolog Konrad Gadomski. Bardzo istotnym jest, aby Prawo i Sprawiedliwość postępowała wobec swoich mniejszych partnerów z dużą delikatnością, ostrożnością, a także aby wszyscy trzej partnerzy koalicyjni dzisiaj postawili na zgodną współpracę. W przeciwnym razie każdy z nich, dla każdego z nich może to oznaczać koniec przygody z rządową koalicją. Spekulacje na temat ewentualnych podziałów w Zjednoczonej Prawicy ucina prezes Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin. Powiem wam tyle, bo nie ma się nad czym wiele rozwodzić. Śmieszne te próby wbicia klina w obóz Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie Jarosława Gowina, podobnie jak Solidarna Polska, wprowadziło 18 posłów do nowego Sejmu. Łącznie Zjednoczona Prawica ma w Sejmie 9 kadencji 235 posłów. Kurz po wyborach parlamentarnych jeszcze nie opadł, a politycy coraz głośniej zaczynają mówić o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda będzie ubiegał się o reelekcję. Może liczyć na pełne poparcie Zjednoczonej Prawicy. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie jeszcze nie ogłosił, czy wystartuje w wyborach. Kampania jest jeszcze przed nami, jeszcze nawet nie było Bożego Narodzenia, więc jeszcze nas czeka 101. rocznica odzyskania niepodległości. Jeszcze dużo różnych wydarzeń przed nami, zanim kampania się zacznie, a zwłaszcza zanim się zacznie oficjalnie. Prezydent przyznał jednak w trakcie rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, że nie ma zamiaru rezygnować z polityki. Czuję się cały czas młodym człowiekiem, tak? Jakoś tak nie wyobrażam sobie siebie na emeryturze. Reelekcja Andrzeja Dudy jest
jest kluczowa dla Zjednoczonej Prawicy, podkreślił to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w liście do parlamentarzystów. Reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej. Wciąż nie wiadomo, kogo wystawi w wyborach prezydenckich Koalicja Obywatelska. Rozważane są cztery nazwiska: Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski, Hanna Zdanowska i Rafał Trzaskowski. Politycy Platformy skupiają się na razie na powyborczych rozliczeniach. Niepewna jest przyszłość Grzegorza Schetyny. To są sprawy wewnętrzne Platformy. Przed nami cała dyskusja na ten temat. Część polityków Platformy widziałaby Donalda Tuska w roli przyszłego prezydenta Polski. Kto myśli, że Donald Tusk woli, nie wiem, siedzieć w Brukseli czy w Nowym Jorku i patrzeć na to, co się dzieje, ten się bardzo myli. Tuż po wyborach parlamentarnych Grzegorz Schetyna spotkał się w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Nie padła wtedy żadna konkretna deklaracja w sprawie ewentualnego startu w wyborach byłego premiera. Jego pozycja, największe możliwości, największa pozycja polityka europejskiego, najwyższego poziomu, daje ogromne gwarancje zbudowania bardzo dobrej kampanii. Donald Tusk żegna się ze stanowiskiem szefa Rady Europejskiej. Może jednak wkrótce zostać szefem Europejskiej Partii Ludowej. PSL w roli prezydenta widziałby Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider ludowców nie wyklucza startu, jednak proponuje partiom opozycyjnym prawybory prezydenckie. Już nie ma jednej silnej partii opozycyjnej, tylko te głosy się zupełnie inaczej w tych wyborach rozłożyły. Nie ma pozycji dominującej żadnej formacji. SLD, Wiosna oraz mniejsze środowiska lewicowe najprawdopodobniej poprą Roberta Biedronia. Swojego kandydata na pewno wystawi Konfederacja. Wskazanie mocnego kandydata, który zmierzy się z Andrzejem Dudą, to wyzwanie dla opozycji, mówi politolog dr Aleksander Kozicki. Trzeba pamiętać, iż opozycja cierpi na nadmiar liderów. Jest to istotny problem w momencie, kiedy trzeba będzie wyłonić osobę, która będzie rzeczywistym, istotnym i mocnym kontrkandydatem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Zamieszanie po stronie opozycji nie powinno jednak uśpić urzędującego prezydenta, dodaje politolog Jarosław Komorniczak. Polityk, który nie boi się konkurencji, zawsze postępuje bardzo ryzykownie. Wybory to zawsze taki moment, w którym różne rzeczy mogą wpływać na decyzje obywateli. Niezależnie od oceny prezydentury, kampania zawsze będzie miała znaczenie dla jej wyników. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2020 roku, a to oznacza, że wybory odbędą się pod koniec kwietnia lub w maju. W nowej kadencji Sejmu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości chce wrócić do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Proponowane przepisy mogą doprowadzić do likwidacji hodowli zwierząt futerkowych. Sprawa nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt była wielokrotnie podnoszona w mijającej kadencji parlamentu. Jej autorzy przekonywali, że ma ona pomóc m.in. w walce z bezdomnością zwierząt i poprawić ich warunki bytowe. Projekt popierał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że zamierza zwiększyć poziom ochrony zwierząt w Polsce i że będziemy to realizować w następnej kadencji. Z tych projektów się nie wycofujemy. Mówi zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Proponowane zmiany przewidują m.in. likwidację hodowli zwierząt futerkowych. Takie rozwiązanie uderzy w polskich rolników i hodowców, podkreśla Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Może to wywołać protesty podobne do tych w Holandii. Tam również zaczęto od wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra, od ustępstw, które były kierowane w kierunku właśnie organizacji proekologicznych. A już dzisiaj ci rolnicy muszą walczyć o swoją przyszłość, ponieważ zmusza ich się do ograniczenia produkcji o 50%. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że nie uchwalą żadnych przepisów, które będą zagrażać polskiej gospodarce. Nie będziemy procedować żadnych ustaw, które mają uderzać w jakiekolwiek branże dotyczące takich czy innych działów gospodarki. Mówimy w tym momencie o ustawach zwiększających ochronę zwierząt. O zakaz hodowli zwierząt futerkowych
zamachowych od lat zabiegają środowiska lewicowe. Projekt w tej sprawie zapowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Ja powiem, że chciałabym również wnieść tam ustawę, znaczy nowelizację, która zakaże hodowania zwierząt na futra i mam nadzieję, że w tej kadencji się to uda. Rolnicy i hodowcy, którzy poparli w wyborach Prawo i Sprawiedliwość, podkreślają, że proponowane zmiany nie znalazły się w programie wyborczym partii. Skala tęczowego piątku jest niewielka. O wiele większym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się akcja Szkoła Pamięta, która upamiętnia wydarzenia z życia polskich bohaterów. Politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy Razem byli dziś szczególnie aktywni w mediach społecznościowych, aby ramię w ramię z celebrytami tworzyć wirtualną rzeczywistość tęczowego piątku. Dziś tęczowy piątek. Miłość to miłość, nie ma tu miejsca na zbędną dyskusję. Trzymam stronę młodzieży, która organizuje akcje w szkołach. Z okazji tęczowego piątku pozdrowienia od partii Razem. Czy naprawdę w XXI wieku musimy bać się tęczowego piątku? 2/3 młodzieży LGBTQIA miało myśli samobójcze. Wsparcie tęczowego piątku to kwestia przyzwoitości i wyraz empatii. Trzymam kciuki za wszystkie młode osoby, które mogą być chociaż tego jednego dnia naprawdę sobą. Tęczowy piątek to tylko rzeczywistość wirtualna. W Gdańsku wiceprezydent miasta zamieścił na swojej stronie zachętę do organizowania tęczowego piątku, ale tamtejsze szkoły akcję zignorowały, mówi radna miasta Gdańska Joanna Cabaj. Mimo tego, że w Gdańsku mamy do czynienia z precedensem, w którym sam pan wiceprezydent miasta Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, promuje na swoich stronach internetowych tęczowe piątki, to w Gdańsku naprawdę mamy doskonałych nauczycieli, doskonałych dyrektorów, którzy wiedzą, że promocja tego typu środowisk nie jest dobra dla naszych dzieci. Kuratorium we Wrocławiu także potwierdza, że w szkołach było spokojnie. Nie mamy żadnych zgłoszeń dotyczących realizacji działań w ramach tęczowych piątków. Działacze LGBT tym razem szczególnie chcieli utrudnić rodzicom ochronę dzieci przed homopropagandą. Nie istniała lista placówek planujących tęczowe piątki. Tym razem to sami uczniowie, korzystając z materiałów przygotowanych przez organizacje homoseksualne, mieli organizować w szkołach tęczowe piątki, ale zainteresowanie było znikome. Bez porównania większym zainteresowaniem cieszyła się akcja Szkoła Pamięta. Wzięło w niej udział ponad 11 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zaznacza rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Nas to niezwykle cieszy, ten olbrzymi odzew na zaproponowaną przez ministerstwo akcję, gdzie tak naprawdę prosimy szkoły o włączenie się w działania upamiętniające ważne wydarzenia, rocznice, bohaterów. Z kolei przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny złożyli dziś w kwaterze głównej ZHP ponad 20 tysięcy podpisów pod petycją w obronie dzieci i młodzieży przed propagowaniem ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i innych ryzykownych praktyk seksualnych oraz demoralizującej edukacji seksualnej według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z naszą akcją doszło do odwołania aktualnych władz kwatery głównej ZHP. Już jutro, 26-27 października, odbywa się zjazd nadzwyczajny, którego właśnie celem jest wybór nowych władz ZHP. W związku z naszą akcją także zostały powstrzymane w tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie było oficjalnej reprezentacji ZHP na Paradzie Równości. Zaznacza Kazimierz Przeszkowski z Centrum Życia i Rodziny i przypomina, że przez ostatnie lata ZHP deptał ideę założycieli harcerstwa. W Warszawie odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego, jednej z najważniejszych postaci w walce o Śląsk i niepodległość Polski. Wcześniej sprawowana była Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz wnuk Wojciecha Korfantego, Felix Korfanty. Pomnik Wojciecha Korfantego, jednego z ojców polskiej niepodległości, stanął u zbiegu ulicy Agrykola i Alei Ujazdowskich. To długo wyczekiwany moment, mówił prezydent Andrzej Duda. To dzięki Wojciechowi Korfantemu, który stanął na czele III Powstania Śląskiego w 1921 roku i wziął w związku z tym na siebie za ten czyn zbrojny odpowiedzialność, ta niezwykle ważna dla Rzeczypospolitej część jej ziem polskich, Górny Śląsk,
stała się jej częścią. Wnuk Wojciecha Korfantego, Felix, przypomniał, że ostatnią wolą jego dziadka było to, by Śląsk został wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski. Przez lata nie doceniano ani powstań śląskich, ani Wojciecha Korfantego, zaznaczył doktor habilitowany Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego. To, że ten pomnik stanął w Warszawie, to jest symbol hołdu i szacunku, jaki cała Polska składa ku Śląskowi. Niejako dziękuję Śląskowi za jego udział w odbudowie. A Wojciech Korfanty jest takim symbolem śląskiej ziemi. Pomnik Wojciecha Korfantego stanął w Warszawie w 80. roku jego rocznicy śmierci. Upamiętnia jego ostatnie przemówienie na forum Parlamentu Upadającej Rzeszy, wygłoszone w 1918 roku. Przywódca śląskiej chrześcijańskiej demokracji zażądał zjednoczenia wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i dostępu do morza. 6 europejskich premierów zwróciło się do instytucji unijnych o modyfikację tzw. pakietu mobilności. Dotychczas zaproponowane przepisy mogą negatywnie wpłynąć na branżę transportową w niektórych państwach. Pod listem w tej sprawie podpisał się m.in. premier Polski Mateusz Morawiecki. Obecnie proponowane regulacje pakietu mobilności zakładają, że przewoźnicy drogowi zostaną objęci przepisami o delegowaniu pracowników. Ostatnia dyrektywa o pracownikach delegowanych nałożyła na polskie firmy nie tylko nowe obciążenia finansowe, ale także obciążenia biurokratyczne, ponieważ sprawiła konieczność wypełnienia o wiele większej liczby dokumentów. A to oznacza konieczność zwiększenia personelu administracji, mówi ekonomista dr Marcin Kędzierski. Pakiet mobilności zakłada także skrócenie czasu przewozu kabotażowego z 7 do 3 dni oraz 60-godzinną przerwę między jednym a drugim takim przejazdem. To uderzy w polskie firmy, zaznacza europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Te regulacje ograniczą możliwości rozwojowe tych firm i spowodują, że koszty ich funkcjonowania w wielu przypadkach będą nie do udźwignięcia przez przedsiębiorców. Konsekwencją tego może być upadek wielu firm transportowych w Polsce. To one wiodą dzisiaj prym na europejskim rynku. Prawdopodobnie właśnie dlatego, by osłabić polski transport, proponowane przepisy forsują przede wszystkim Francja i Niemcy. Nie uznają polskiej konkurencji, a także konkurencji innych krajów Europy Środkowej w ruchu, w transporcie międzynarodowym. Uważają one, że przez to, że nasi pracownicy dostają po prostu mniejsze pensje, czyli jest to biznes bardziej opłacalny, zdominowali ich przewozy międzynarodowe. No i oczywiście chcą ten status, prawda, zmienić. Wyjaśnia politolog dr Lucyna Kulińska. Na to nie godzą się Polska, Bułgaria, Rumunia, Łotwa, Litwa i Węgry. Premierzy tych państw zwrócili się do unijnych instytucji z prośbą o negocjowanie i zmianę proponowanych przepisów. Jesteśmy przekonani, że nowe przepisy powinny być realistyczne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne. Muszą chronić konkurencyjność unijnego sektora transportu drogowego poprzez to, że nie będą stawiały naszych firm w gorszej pozycji względem przedsiębiorstw z krajów trzecich. Taki apel w momencie tworzenia się nowej Komisji Europejskiej to właściwy ruch, mówi europoseł Jadwiga Wiśniewska. To jest dobry czas, żeby jednak zewrzeć szyki, żeby pokazać, że jeśli chcemy Europy równych szans i takiego samego traktowania, bo o taką Europę zabiegamy, to głos właśnie 6 państw Europy Środkowo-Wschodniej musi bardzo mocno wybrzmieć. List trafił na biurko szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, jego następczyni Ursuli von der Leyen, szefa Europarlamentu, Rady Europejskiej oraz do fińskiej prezydencji Unii. Kolejne informacje dnia po apelu jasnogórskim. Już teraz na nie Państwa serdecznie zapraszam. A na teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. W nocy w Polsce na termometrach od 9 stopni na północnym wschodzie i we Wrocławiu do 11 w Gdańsku. Jutro w całym kraju nadal będzie ciepło i możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, ale bez opadów. Lokalnie możliwe przejaśnienia gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.
ale tu również niewykluczona miejscami mgła. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Gdańsku do 19-20 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z południa i południowego zachodu. Ciśnienie spadnie na barometrach 1018 hektopaskali. Przed nami jeszcze prognoza na kolejne dni. Zapraszam. W niedzielę rano lokalnie mgły. Na Pomorzu Zachodnim dużo chmur, tutaj deszcz i mrzawka. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i bezchmurnie. Termometry wskażą od 12 stopni w Szczecinie do 20 we Wrocławiu i na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W poniedziałek na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Wybrzeżu Słowińskim okresami duże i tu możliwy deszcz. W pozostałych regionach kraju pochmurno, lokalnie przejaśnienia na Podkarpaciu, a deszcz lokalnie na Śląsku. Na termometrach w całej Polsce 10-11 stopni. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.